W tej części przedstawiłem ciekawy temat ulubionych fryzur Marii Antoniny, czyli tzw. puf. Jej problemy z jej zaufaną przyjaciółką Jolanty Poliniak oraz jej niedoszłego kochanka Hansa Axela van Fesen. Opisałem również zwiewne, bawełniane suknie królowej Marii Antoniny. W tej części opiszę zwaną niezmiernie złożoną aferę naszyjnikową wokół Marii Antoniny. Skupię się również wokół zacieśniającej się spirali zdarzeń prowadzącej do kompletnej zmiany jej sytuacji. W związku z tą aferą. Wielowątkową genezę przyczyn, wybuch i początek rewolucji francuskiej zdecydowałem się jednak przenieść na następną część, gdyż stworzy to bardziej spójną całość. Dzięki temu ten odcinek nie będzie miał aż ponad godziny, co byłoby pewnie o wiele za długie. Tym samym zapraszam serdecznie do oglądania, a zainteresowanych innymi wątkami z życia królowej Marii Antoniny odsyłam do części poprzednich na moim kanale. Królowa Maria Antonina była coraz bardziej niepopularna. Jak bardzo była już znienawidzona przez ludzi przekonała się o tym po tak zwanej aferze naszyjnikowej, w której chcąc nie chcąc grała niejako główną rolę, która była jej niejako przypisana, o czym za chwilę się dowiemy. Cała historia ma swoje początki w zamówieniu dużego, wysadzanego diamentami naszyjnika o wartości około dwóch milionów srebrnych livrów dla metresy madame du Barry przez króla Ludwika XV w 1772 roku. Gdy król zmarł, paryscy jubilerzy próbowali sprzedać już gotowy naszyjnik Marie Antoninie. I faktycznie mąż Marii Antoniny król Ludwik XVI oferował jej go jako prezent w 1778 roku. Maria Antonina odmówiła jednak, gdyż uważała, że są istotniejsze rzeczy w państwie, jak statki dla marynarki wojennej a nie naszyjniki. Poza tym ten naszyjnik był sporządzony dla metresy Dubary, której Maria Antonina szczerze nienawidziła i tym bardziej nie chciała podobno mieć czegoś, co było zamówione dla niej. Po nieudanej próbie sprzedania naszyjnika paryscy jubilerzy próbowali obchnąć go na różnych europejskich dworach królewskich oraz książęcych. Nikt nie chciał go jednak kupić, gdyż mimo iż dwory dysponowały znacznymi sumami, był mimo to zbyt kosztowny i suma ta przewyższała niejeden budżet na cele reprezentacyjne w różnych państwach. A naszyjnik ten, jak już wspomniałem, był bardzo drogi, gdyż był naszpikowany najpiękniejszymi i najczystszymi diamentami w owym czasie które paryscy jubilerzy dobierali latami. Po narodzinach w 1781 roku Ludwika Józefa de France, czyli syna królowej Marii Antoniny, jubilerzy próbowali wcisnąć jej ponownie ów drogi naszyjnik. Ponownie stanowczo odmówiła. Tutaj w całą historię wkracza Jeanne de la Valois saint rémy względnie Jeanne de la Valois Saint-Remy, zwana so hrabiną Jeanne de Lamotte. Była potomkiem nieślubnego syna króla Francji Henryka II, żyjącego w XVI wieku. Uzyskała gruntowne wykształcenie dzięki wsparciu charytatywnemu od adrien Marie Madeleine d'Aloncourt, markizy de Boulanville. Przewidziane było dla niej życie w klasztorze jako siostra zakonna, ale uciekła stamtąd. Wzięła ślub z oficerem żandarmerii Nicolas de Lamotte, którego możemy podziwiać tutaj po prawej stronie. Jeanne de Lamotte utrzymywała się częściowo ze skromnej renty przydzielanej jej z racji pochodzenia jej rodziny od nieślubnego syna króla Francji Henryka II. A że kochała ekstrawagancki styl życia, a jej mąż nie był w stanie zaspokoić jej wybujałych potrzeb finansowych, postanowiła zwrócić się do królowej Marii Antoniny o podwyższenie renty z racji jej pochodzenia. Czyhała na nią w ogrodach Wersalu, licząc, że na nią trafi. Maria Antonina odmówiła jednak spotkania z nią. A małżeństwo de Lamotte nie układało się w międzyczasie najlepiej. Znalazła wkrótce kochanka w postaci kolegi swego męża z żandarmerii, Reto de Villette, który pracował również jako gigolak i alfons. I to doborowe towarzystwo miało wkrótce sporo namieszać i zaszkodzić Maria Antoninie z diamentowym naszyjnikiem na czele. Otóż wkrótce podająca się za hrabinę oszustka Jeanne de Lamotte została kochanką lub według innych wersji przyjaciółką kardynała Louis de Rohan. Kardynał de Roan był wcześniej ambasadorem francuskim w Wiedniu i naraził się Maria Antoninie, rozpowszechniając plotki o jej zachowaniu w stosunku do jej matki cesarzowej, Marii Teresy. W listach odnosił się także niezbyt pochlebnie o matce Marii Antoniny. Optował też przeciwko sojuszowi austriacko-francuskiemu, czym również uprzedził do siebie Marię Antoninę. To on witał ją po przybyciu do Francji na wyspy na rzece Rennes, nieopodal Strasburga. Wysyłał potem prawdopodobnie donosy w związku z jej rozrzutnym stylem życia w Wersalu, które to informacje docierały do jej matki, za co Maria Antonina zbierała od cesarzowej Marii Teresy ostre cięgi w listach. Jednak z czasem według przekazów historycznych kardynał du Roan zabraknął przypodobać się królowej Marii Antoninie i posądzono go nawet o to, że się w niej zakochał. Tak naprawdę chodziło mu o odzyskanie swojej pozycji i liczył na otrzymanie Teki jako królewski minister. Tym samym uciekał się do różnych trików i sztuczek, by osiągnąć swój wyimaginowany cel. W tym momencie, niedoszła hrabina de la wkracza do akcji wraz ze swoim alfonsowym kochankiem de Villette i przekonuje kardynała de Roan, że rozmawiała z królową Marią Antoniną. Poprzez kłamstwa i fałszowane listy wciągnęła go w aferę naszyjnikową. Kłamała, że udało się jej uzyskać przychylność królowej w stosunku do niego. Od tego momentu kardynał używał de la do rzekomego kontaktowania się z królową. Mod oczywiście informowała kardynała Duroan o postępach w polepszaniu opinii królowej o nim. Stała się też w międzyczasie jego kochanką. Potem zaczęła się wyimaginowana korespondencja listowna między królową Marią Antoniną a kardynałem Roan. Mod zapewniała go, że to listy od królowej tak naprawdę były sfałszowane. Ale Louis Roan był wciągany w tę grę jeszcze głębiej. W międzyczasie ton listów był coraz cieplejszy, i kardynał wywnioskował, że królowa go bardzo lubi i prawdopodobnie zakochała się w nim. Z tych powodów kardynał sam się zakochał w Maryi Antoninie. Zaczął błagać Dula o zaaranżowanie tajnego spotkania z królową nocą. Dula szybko zaaranżowała takie spotkanie w ogrodach w Wersalu w sierpniu 1784 roku. W roli królowej Marii Antoniny wystąpiła przebrana za nią i częściowo podobna do niej prostytutka Marie Nicole le d'Oliva. Nicole d'Oliva była już jako dziecko osierocona i zmuszona do prostytucji, by móc się utrzymać. Pracowała w ogrodach Pałacu Królewskiego, gdzie oferowała swoje usługi. Ale tym razem miała tylko odegrać dobrze swoją rolę jako dublet królowej, za co de la Motte obiecała jej 15 tysięcy liwrów, z czego otrzymała jedynie 4 tysiące, co wydało się dopiero w trakcie zeznań procesowych. W każdym razie kardynał Louis de Rohan nabrał się na tą nocną schadzkę w ogrodach wersalskich i uwierzył, że to była Maria Antonina. Kardynał podarował jej podobno różę, a wcielająca się w rolę królowej Nicole d'Oliva zaznaczyła, że jej urazy do niego są już przeszłością. To pozwoliło Dulamot zdobyć na tyle mocne zaufanie kardynała Duroan, że wyciągnęła od niego w krótkim czasie spore sumy na rzekome akcje charytatywne organizowane przez królową. Oczywiście żadnych akcji charytatywnych nie było i wszystkie pieniądze szły na polepszenie jej wizerunku na dworze francuskim do takiego stopnia, że sporo osób naprawdę wierzyło, że Dulamot ma łatwy dostęp do królowej Marii Antoniny i że jest wpływowa. A im bardziej była popularna, tym szybciej doszło to do uszu jubilerów. Byme i Bassange chcących się pozbyć diamentowego naszyjnika, którego nikt nie chciał kupić z racji na jego gigantyczną wartość. Postanowili z racji tego zwrócić się bezpośrednio do mianującej się hrabiną du Lamotte, gdyż miała przecież tak łatwy dostęp do królowej, jak sama twierdziła. Wpadła na pomysł, jak przywłaszczyć sobie diamentowy naszyjnik. Słała sfałszowane listy ze sfałszowanym podpisem królowej Marii Antoniny do kardynała de z prośbą o dyskretne zorganizowanie kupna diamentowego naszyjnika dla niej, gdyż w ciężkich czasach królowa rzekomo bała się dokonywać publicznie tak znaczącej transakcji na takie zbytki jak droga biżuteria wysadzana najdroższymi diamentami. Kardynał de Rouen skontaktował się z jubilerami i odwiedził ich 29 stycznia 1785 roku. Została wtedy spisana umowa kupna diamentowego naszyjnika za 1 600 000 livrów, którą jubilerzy podpisali. Dnia 1 lutego 1785 roku diamentowy naszyjnik zostaje przekazany w ręce kardynała de Rouen i tego samego dnia przekazuje go samozwańczej hrabinie du Lamotte. A raczej w jej obecności ubranemu na czarno mężczyźnie podającemu się za kamerdynera królowej. Jednak diamentowy naszyjnik nigdy nie dotarł do królowej. Mąż Dulamotte wywiózł w tym czasie część diamentów wyciągniętych z naszyjnika na sprzedaż do Londynu, by móc go jak najszybciej spieniężyć. Dula Mot grała na czas, gdyż widziała, że przy przedłużającej się hipotetycznej spłacie jubilerów przez królową, kardynał czuł, że coś jest nie tak, dlatego z własnych wyłudzonych wcześniej od niego funduszy dała kardynałowi 30 tysięcy liwrów dla jubilerów za zwłokę w spłacie rad za naszej naszyjnik przez królową, żeby zarówno on jak i jubilerzy się nie niecierpliwili. Po czasie kardynał Louis de Rouen próbował nawet wziąć w imieniu królowej na spłatę naszyjnika 700 tysięcy liwrów na kredyt w banku. Oczywiście bankier sprawdził u doradcy królowej Marii Antoniny, czy to prawda, że taka znaczna suma jest potrzebna i spytał się, czy może być wzięta na kredyt. Mniej więcej wtedy wszystko wyszło na jaw i kardynał du Rohan został wkrótce po tym zdarzeniu pojmany 15 sierpnia 1785 roku i umieszczony w twierdzy więzieniu, czyli paryskiej Bastylii. 18 sierpnia 1785 roku aresztowano de Lamotte i umieszczono ją również w Bastylii. Aczkolwiek Maria Antonina o całej sprawie wiedziała już najprawdopodobniej od ponad miesiąca i czekała tylko na dogodny moment, by wytoczyć proces kardynałowi Duroan, którego uważała za wroga i twierdziła, że robi ten cały szwindel celowo tylko, by ją ośmieszyć i podkopać jej już i tak znacznie nadwyrężoną reputację. Nie po to zrywała raz na zawsze z hazardem i ograniczała swoje wydatki, by poprzez wrabianie jej w taką wielką aferę, Wszystkie jej wysiłki w celu poprawy jej królewskiego wizerunku zostały bezpowrotnie zniszczone. Przez tą całą aferę królowa Maria Antonina uchodziła znów za synonim rozrzutności i pazerności na klejnoty, w szczególności drogie diamenty. Przykładowo urodzona na Martynice cesarzowa Józefina tutaj po prawej Czyli pierwsza żona Napoleona Bonaparte była kilkukrotnie bardziej rozrzutna w wydawaniu pieniędzy jako cesarzowa niż królowa Maria Antonina. Takich przykładów można znaleźć sporo zarówno w przeszłości przed nią, jak i w przyszłości po niej. W wyniku wytoczonego procesu pochodzący ze znanego i wpływowego rodu kardynał Durowan został oficjalnie skazany tylko na karę zwrotu pieniędzy za diamentowy naszyjnik Jubilerą Bume i basąż. w ratach po 300 tysięcy livrów rocznie. Argumentem za tą karą była obraza majestatu królewskiego wynikająca z afery przypisywanej niesłusznie królowej Marii Antoninie. Został potem też wygnany przez króla do swojego opactwa, mimo iż Parlament zwolnił go z tej kary w głosowaniu. Sprawiało to negatywne wrażenie, że król zmienia decyzję niezawisłego sądu i zmienia decyzję parlamentu. Po pogorszeniu stanu zdrowia pozwolono kardynałowi Duroan przenieść się do lepszego opactwa, a potem mógł nawet dalej rezydować w swoim biskupstwie. Niedoszła hrabina i organizatorka całego przekrętu, czyli De La Motte otrzymała karę wypalenia na ramieniach jej znaku V od Wolues, czyli złodziejka. Wypalenie tych znaków było tak bolesne, że straciła przytomność. Wiem w dzisiejszych czasach wszyscy by myśleli, że coś wygrała albo że lubi zwycięstwa i sobie dobrowolnie znak V wytatuowała, ale jednak nie, to był darmowy wypalany znaczek od profesji, a nie tatuowany. Kazano ją też na publiczną chłostę. Zamknięto też na dożywocie w szpitalu psychiatrycznym, z którego to niezbyt miłego miejsca udało jej się już w lipcu 1786 roku dość szybko uciec do Londynu. Prawdopodobnie całą ucieczkę pomógł jej zorganizować sekretarz kardynała Rowan. Osoby pomagające jej bezpośrednio w ucieczce do dziś nie zostały zidentyfikowane. Po ucieczce, Dulamotte opublikowała potem swoje wspomnienia, w których przedstawia się jako przyjaciółka królowej, która jej pomagała tylko w tym, by na jej prośbę zniszczyć kardynała de Rouen. Przeczyło to jej zeznaniom, w których twierdziła, że to kardynał wykorzystywał ją do swojej intrygi. Mąż Dulamotte został skazany pod nieobecność na dożywocie na Galerach. A jej kochanek i zawodowy Alfons Villette został skazany na wygnanie, co nie było wielkim problemem, bo i tak na cały proces został sprowadzony aż ze szwajcarskiej Genewy, gdzie przebywał. Mała kara, biorąc pod uwagę, że to on przyznał się do fałszowania wszystkich listów i podpisu królowy. Cała historia o aferze naszyjnikowej opiera się przede wszystkim na aktach zeznań, jakie składała Dulamot i kardynał Roan. Wszystkie dowody w postaci listów zostały zniszczone przez wyżej wymienionych. Kardynał, zanim został pojmany, zdążył je spalić i straże, które po niego przyszły, ewidentnie na niszczenie dowodów przymknęły oko. Cała historia przedstawiona przez Dula Motte i Duroan wydaje się dość infantylna. Spotkanie w ogrodach wersalskich, potajemne listy z królową, podrabiane podpisy, umowy kupna, kradzież naszyjnika i sprzedaż części zawartych w nim diamentów w Londynie. I niby kardynał miał się na wszystko nabrać, czy mógł być aż tak naiwny. W końcu do tej pory uchodził za wroga królowej Marii Antoniny, który na nią swego czasu systematycznie donosił w Wiedniu. I nagle, całkiem przypadkowo, zaczął jej ponownie szkodzić. Za dużo mam w głowie znaków zapytania. Być może nigdy się nie dowiemy prawdy, bo wszelkie dowody zostały celowo zniszczone. Więc jeśli nie przeczyły wersji du Mod i kardynała du Rouen, to po co w ogóle zostały przez nich zawczasu zniszczone? A może wcale ich nie było lub przeczyły kompletnie wersji ich zeznań? W każdym razie, Dulamotte opublikowała swoje wspomnienia w stylu pamfletu o charakterze pisma mocno polemicznego w 1789 roku oraz w 1792 roku swoją dwutomową autobiografię, które do książki podkopywały jeszcze bardziej pozycję monarchów, a przede wszystkim królowej. Tym bardziej, że jej autobiografia była na tyle niebezpieczna, że Maria Antonina próbowała uniknąć wydania tej publikacji, przekupując Dulamotte przez swoich wysłanników w Londynie. Tula Mod wzięła co prawda za to sporo pieniędzy, ale książkę i tak opublikowała. Nie powinno się robić interesów z oszustami. Król Ludwik XVI próbował choć w Paryżu ograniczyć zasięg jej nowej książki i kazał skupić wszystkie dostępne egzemplarze. Skupione książki były palone w maju 1792 roku na rozkaz króla w fabryce ceramiki w Sèvres, A czasy były jakże palące z racji na wybuch rewolucji w 1789 roku i wiszącą w powietrzu gilotynę. Lecz jak to często, a może i zawsze bywa, jeden z egzemplarzy cudem przetrwał i został przedrukowany na drugi nakład, i od tej pory dostęp do autobiografii de la Motte był w całym Paryżu szeroki. W tym czasie, hrabina Dulamot była już martwa. Zmarła 23 sierpnia 1791 roku w wieku 35 lat, po obrażeniach, które poniosła po skoku z drugiego piętra, uciekając przed policją angielską, która ścigała ją w imieniu jej dłużników, którzy chcieli utrzymać swoje należności. Dulamot kochała pieniądze i robiła dla nich wszystko, ale to one ostatecznie odebrały niejako jej życie. Koniec końców afera naszyjnikowa ostatecznie dobiła wizerunek królowej Marii Antoniny, względnie zalała go sztywnym i twardym betonem opinii o niej jako rozrzutnej i pazernej królowej, którą los jej poddanych kompletnie nie obchodził. Wiele razy udowadniałem, że to nieprawda, ale wtedy niemal już nikt nie chciał w to wierzyć. I nie wydawało się, by ktokolwiek lub cokolwiek mogło taki bieg zdarzeń powstrzymać. Czara goryczy poprzez dziesięciolecia skandali już się przelała. Było już zdecydowanie na cokolwiek za późno. Ta słynna afera naszyjnikowa była niejako kamieniem milowym w końcu monarchii francuskiej i królowej Marii Antoniny. Taki zjazd na pięciopasmową autostradę bez ograniczeń prędkości prosto w objęcia rewolucji, a po jej wybuchu zagrażała jej życiu oraz jej całej rodzinie. A z racji, że ta afera była zawiła i miała różne wątki, trzeba było się w nią wgłębić i połączyć w bardziej logiczną całość. A uwierzcie mi, nie było to łatwe, bo całość wydaje się po analizie niezmiernie zagmatwana, ale taka też była i jest po dziś dzień. Jest to koniec afery naszejnikowej, ale jej echo było słyszalne głęboko w czasy rewolucji i miało zarówno na nią, jak i losy rodziny królowej Maria Antoniny spory wpływ. W następnej części przedstawię wielowątkową genezę przyczyn wybuchu i początek rewolucji francuskiej. Ale o tym wszystkim dowiemy się w następnej części, na co już teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję również za wszelkie komentarze oraz wsparcie. Bez widzów ten kanał nie miałby najmniejszego sensu. thank you